nagrywaliśmy trochę filmy w Gojemniku Lotowym. No, to co mogłem wam pokazać, pokazałem, dlatego nie chcę pokazywać całego Gojemnika, dlatego że mamy zainstalowany alarm i jest więcej, bardzo dużo czujników, bardzo dużo sensorów, czy tam kamery. Nie chcę pokazywać, gdzie one są umieszczone, dlatego że dzisiaj się dowiedziałem, że mistrzowie Niemiec ukradli gołębie. No ja już troszeczkę wcześniej się zabezpieczyłem, bo mieliśmy tu kradzież w firmie, więc firma cała została, jak to powiedzieć, zabezpieczona. No przy okazji sobie musiałem troszeczkę pieniędzy, które miałem odłożone na gołębie rozpłodowe, musiałem je przeznaczyć na tą właśnie, na tą, jakby powiedzieć, alarm zabezpieczający gołębnik, dlatego że ja sobie nie pozwolę, żeby ktoś, który ma długie palce, w życiu nic nie robił i moje całe życie, które ja poświęciłem gołębiu, żeby mi to za jedną noc, czy tam w dniu, nawet sąsiedzi są poinformowani, dzwonią, jeżeli ktoś się zbliża, czy tam jakieś podejrzane samochody się zbliżają, które obserwują, to ja już wszystko wiem. Sąsiedzi są lepsi jak policja. To chciałem o tym alarmie pokazać, więc nie będę pokazywał więcej z gołębnika. On jest tam z przodu kiedyś pokazany. To było stare zdjęcie, gdzie jeszcze nie było alarmu założonego, więc to musicie zrozumieć. Tak już to musi być. A teraz chciałem przedstawić moją żonę, którą nie mogę sobie tak sobie wyłączyć tej hodowli, dlatego że ona bardzo dużo pracuje. Po prostu apeluję też do żon waszych, czy matek, czy rodziców, żebyście nie przeszkadzali hodowcom, jak mają już te hobby. Dlatego, że to się będzie tylko na was mścić. Po prostu jak żona będzie tylko krzyczała i przeszkadzała hodowcy, no to wiadomo, on będzie nerwowy, nie będzie się mógł skupiać, nie będzie dobrze lotował, więc pójdzie z tym zegarem, jeszcze koledzy go tam wyśmieją, że znowu źle pobił, no co on zrobi? No on sobie jeszcze wypije, przychodzi do domu, powstaje kłótnia i tak się zamyka koło tego. Jeżeli żony nie są zainteresowane gołębiami, to bym apelował, żeby nie przeszkadzały. A jak będą mieć czas, czy ugotować tam herbatkę dla gołąbków, czy na przykład na 10 minut popatrzeć u męża, jak te gołąbki przychodzą, to się im też nic nie stanie. Wtedy mąż jest spokojny, nie musi się obawiać, że bez przerwy tylko żona krzyczy. Wtedy nie będzie miał ani okazji sobie popić, bo nie będzie zadowolony, gołąbki będą dobrze przychodzić, będą konkursy zdobywać, czołowe konkursy. Tak więc, a teraz chcę moją żonę, żeby po prostu wam parę słów powiedziała. No niestety, ja już chcę skończyć z tymi filmami, dlatego że muszę parować, muszę zadbać o naszą hodowlę, bo przez te ostatnie tygodnie to nic, nawet o te gołębie się nie starałem. Chciałem wam kilka takich szczegółów tam przekazać. Żona troszeczkę jest przychorowana i nie ma tego głosu, ale to już sami musicie posłuchać. No, ja będę tam troszeczkę więcej dołożę później, ale w tej chwili zamienimy się rolami. Chcę, żeby żona wam opowiedziała, co ona przy gołębiach robi. Nie musisz wyłączać.
Witam wszystkich hodowców. Nie mam głosów, jak już mąż powiedział, ale kilka słów chciałabym powiedzieć od siebie. Gołębiami zajmuję się właściwie od 8 lat. Wcześniej nie miałam żadnej styczności z gołębiami. A w tej chwili to bardzo mnie tak pochłonęło, że chciałabym tylko pierwsze konkursy osiągać i dużo pracy wkładam w to. Rano wypuszczam gołębie, trenuję, karmię. I no wieczorami też czasami się zdarza, ale tak to ogólnie to jestem bardzo, bardzo tym pochłonięta i chciałabym tylko osiągać same sukcesy, a wiadomo, że nie zawsze tak jest. Czasem gołębie są chore, a nie zawsze to tak idzie, jakby się chciało, ale czasami się też kłócimy, bo ja bym chciała dużo, dużo lepiej wszystko zrobić i nie zawsze mam też takiego pojęcia o wszystkim, jak mój mąż, bo on już tyle lat od dziecka zajmuje się gołębiami, ale dużo od siebie daje i te sukcesy też są. Okej. Okay. Powiedz, jak zdobyłaś pierwszy konkurs? No właśnie. Właściwie to ja muszę słuchać we wszystkim męża, co powie, czym karmić, ale czasem robię coś od siebie. I czasem mąż kiedyś powiedział, że w ostatni dzień przed lotem nie wolno dawać kukurydzy, a ja chciałam troszeczkę gołębiom posłodzić i tak z ręki po kilka ziarek każdemu podsunęłam, nic nie mówiąc mężowi, ale tak się zdarzyło, że w klatce, jak już wsadzone były do lotów, jeden gołąb wymiotował i się okazało tą kukurydzę i mąż na mnie znaczy nic nie powiedział, ale powiedział, że nie wolno dawać w ostatni dzień kukurydzy. Ale na następny dzień gołąb przyszedł pierwszy. Znaczy pierwszy konkurs zrobiliśmy, także to było na moje szczęście, dobrze się skończyło. No i tak w innych sprawach czasem też zrobię coś po swojemu, nie zawsze słucham. To na moje wyczucie, jak kobieta, która zajmuje się dzieckiem, to ma te wyczucie i teraz też te wyczucie ja mam między tymi gołębiami. Okej. Okay. Powiedz, jak cię nerwują lizbijki, co byś najlepiej zrobił? To mnie bardzo umie, te gołębie to mają. Ja nie jestem taka bardzo łagodna, jak właśnie takie coś się zdarza, to najchętniej bym coś im zrobiła, ale fakt, że nie umiem gołębia zabić, nie umiem. To jest, ja mam za miękkie serce i tego nie potrafię zrobić, ale denerwuje mnie to bardzo. Złapię gołębia i potrzepię nim. A czasem do ucha coś powiem też. Okej. Okay. Dziękuję, resztę mąż powie, bo dla mnie ciężko rozmawiać, bo mam zapalenie górnych dróg oddechowych i męczę się tym rozmawianiem. No dobrze, ja dziękuję żonie i chciałbym, tu jeszcze sobie troszeczkę popisałem. Teraz chcę powiedzieć o prostym postępowaniu u gołębi. To znaczy, niektórzy hodowcy sobie zrobią to tak skomplikowane, że po prostu sami później się muszą poddać, bo po prostu tego nerwowo nie wytrzymią, czy tam czasowo tego nie wytrzymią, bo musicie wiedzieć, że na tym rynku kiedyś w Polsce nie było nic, teraz jest o 70% za dużo. Te produkty, po prostu 70% produktów są w ogóle niepotrzebne. To są tylko robienie pieniędzy. Ja nie chcę tych firmów po prostu oczerać czy tam tego, ale wy jako hodowcy musicie sobie sami produkty wyszukać. Z każdej firmy są odpowiednie produkty. Jeden, dwa produkty mają super. I jak te produkty wyszukać? Po prostu ja to biorę w ten sposób, że to testuję. Jak na przykład wiem, że jak dam przykładowo propolis, który sobie sam robię, a za 3-4 godziny te gołąbki do ręki chwytam, to poznam po tych gołębiach, że ten propolis działa. Jeżeli tam na przykład blitz do wody,
I to też poznam, że te gołębie reagują. I to już są dwa takie. My tych produktów nie dajemy za dużo. My po prostu, jak ja zaczynam, jak przychodzą gołębie, to dostaną tylko czystą wodę. Tylko. Jak się napiją, później są ze samiczkami, samiczki później odbieram, to wtedy dopiero daję na karmę elektrolit i posypię jakąś mineralką. Bo ja uważam, że gołąb, który przychodzi z lotu, z daleka, z 500 km, to on się chce czystej wody. Od stanej czystej wody się chce nie napić. Nie zimnej, bo wtedy może dostać zawał serca, ale takiej świeżej wody, które rano nalejemy do pojników. Pojniki wam pokazałem, jakie mamy. Więc, a później dopiero zaczynam. I ja z produktami kończę we wtorek. A ponieważ żona nie chce ją męczyć, żeby ona jeszcze produkty rano dawała, tylko ja powiem, co ma karmić, zresztą ma plan, ma napisany, więc tych produktów nie ma dużo, więc żona mi jeszcze pokazuje coś na kartce, żebym nie zapomniał powiedzieć, więc troszeczkę to przerwałem. I więc kończę we wtorek z produktami. W środę rano jest czysta woda, w sobotę wkładamy gołębie i tylko jest czysta woda. Jest na przykład dzień przed wkładaniem, jak są upały, to jeszcze gołębiom podaję elektrolit. To jest jedynie, co jeszcze we wodzie jest. A przez karmę od wtorku do końca tygodnia nic nie będzie u nas na gołębniku. A dlaczego ja tak robię? Bo podawając coś do wody, uważam, że gołębie niektóre są tak inteligentne i tego nie lubią, więc one pojedzą, ale za mało się napiją. Podając natomiast czystą wodę, wiem, że ten gołąb się mi napije i wszystko jest w porządku, ten gołąb sam przyjdzie do formy. Co jeszcze chciałem krótko o karmieniu powiedzieć. Nasze gołąbki, jak przychodzą z lotu, to one w ogóle nie są, głodne. Więc ja je muszę tak przygotować, że one, jak wracają z lotu, to jeszcze mają połowę paliwa w zbiorniku. Więc jakby się taki gołąb zawieruszył gdzieś, czy przeleciał gdzieś z wiatrem, to on jeszcze do nas przyjdzie. Niektóre gołębie są tak krótko otrzymane na innych gołębnikach, że one mają tylko przelecieć te 500 km i później już im brakuje paliwa. Więc te gołębie się gubią. Nasze gołąbki, jak przyjdą, wiadomo, co pierwsze mają w karmiku. Mają płatki owsiane. To się nauczyłem od Alfreda. A jak rozmawiałem z najlepszym hodowcą, który się naprawdę znał na karmieniu, który niestety zmarł, to on mi potwierdził to, powiedział, no widzisz, ten Alfred już wtedy wiedział, co gołąbkom trzeba dać. I później co? Później zabieram tą samiczkę i znowu daję lekką karmę. Pamiętajcie, że jakiś biegacz, który na 10 km czy na 20 km poleci i jak on przyleci do tej mety i za tą metą się przewraca, bo już na ostatnim dechu leciał i dał wszystko z siebie, że jakbym mu jakiegoś cielęcego czy tam krowiego steka dał, to on go nawet nie ruszy. A u niektórych hodowców się wpoiło to, że ten gołąb już wszystko energię zdał, no i trzeba mu od razu tą dobrą karmę dać. No niestety, ja jestem przeciwny temu. Każdy może robić jak sobie chce, ale ja uważam, że białka w dniu przylecenia i na drugi dzień
Nie mają tam w karmie nic do szukania. Jest to za ciężka karma, którą gołąb, najpierw on się musi zregenerować, trzeba go przeczyścić tą karmą, na przykład ryszpady, czy tam trochę jęczmienia do tego, troszeczkę można do tego dać ostropezu i jakieś inne jeszcze karmy, znaczy jakąś tam dietę lekkostrawną. Ja podaję lekką strawną dietę. Na to daję, jeszcze raz powtarzam, elektrolit, posypuję to mineralką, żeby po prostu te wszystkie, czy tam fosfor, czy cynk, nie wiem jak to się po polsku nazywa, więc żeby to się znowu uzupełniło. A dopiero później, jeden dzień później, zaczynam stopniowo mieszać i dodaję dobrej karmy. Tak ja robię, ale nie chcę wam nakazywać, żebyście tak wyrobili. Każdy ma swój plan i każdy dobrze leci, więc nie można powiedzieć tak albo tak. Tylko niektórzy hodowcy się później mówią, no połowę lotów tak super gołębie mi leciały, a od razu straciły formę i coś się stało, ja nie wiem, na pewno są chore, lecą do tego, do weterynarza, szukają, weterynarz mówi, gołębie są zdrowe, ale niestety sami sobie popsuliście wszystko. Wtedy, jak popsujecie, to wam dzisiaj dam jedną radę. Na pewno paru hodowców słyszało o tym, ale nie dużo. Jeżeli popsujecie, a u was w Polsce to można zrobić, w Niemczech jest to bardzo trudno, dlatego że ja potrzebuję do mistrzostwa 5 gołębi, które na 13-13 mi robią, więc ja sobie na takie coś nie mogę pozwolić. Ja muszę tak się pilnować, żebym niczego w karmieniu nie popsuł. Więc, ale u was można tą serię zmieniać, więc jeżeli popsujecie coś, a masz dwa gołębniki, to na jednym gołębniku można naprawić to wszystko, a później na następnym gołębniku, na drugim gołębniku, w następnym tydniu to znowu naprawić. No co robimy? Bierzemy duży garnek czy samowar, bierzemy i taką puszkę po jakichś tam owocach czy tam pomarańczach, taką wsypujemy do tego garnka i zalewamy bardzo dużą ilością. Aha, co tam wsypujemy? Wsypujemy tam jęczmień. Jęczmień po prostu wsypujemy. U góry się tam troszeczkę tego brudu nazbiera, to tą łyżką troszeczkę wyrzucę. Ale musi być co najmniej. Nie można tak zrobić, że do wsypkowaru połowę damy jęczmienia i połowę wody. To się wam to wszystko przypali. Tylko może być troszeczkę na dnie tego jęczmienia, a resztę musi być woda. A jeżeli nie jesteście pewni, to ugotujcie w normalnym garku, tylko to bardzo długo trwa. Ja to robię szybko, ważę, więc to jest szybko war około 4 litry. To jest taki duży garnek o takiej średnicy. Akurat żona ma tam dzisiaj kartofelki ugotowane, więc nie mogę wam go pokazać. I to musi być co najmniej 3/4 wody, a 1/4 tego jęczmienia. To ugotuję. W szybkoważe ja to gotuję około 20 minut. Na pewno jak to będziecie normalnie gotować. I ten jęczmień musi aż pękać. Tą wodę jeden hodowca kiedyś polecał, żeby to do pojnika dać, ale ja tego nie robię. Po prostu ja to mam tak, że jak mi to ochłodnie i lekko to już jest letnie, to wtedy to do gołąbku dam do karmienia. I to jest takie oczyszczenie organizmu. Więc o co tu chodzi? Najpierw musimy zrobić tak. U was gołąbki w niedzielę przyjdą, no to dajecie trochę tych płatków owsianych. Później bardzo krótko je pokarmimy ją tą lekkostrawną i w poniedziałek
W niedzielę ugotujemy ten jęczmień, w poniedziałek już nie dajemy. Nie dajemy, nie idziemy o 8 rano, tak jak karmicie normalnie, tylko idziemy o 10 i damy ten ugotowany jęczmień do karmika, można tego więcej dać. No i zostawimy tego. Gołębie tego nie znają, nasze gołębie znają i bardzo to lubią. I popatrzcie, jęczmień normalnie nie jest bardzo chętnie zjadany, ale ja uważam, że gołębie są dużo mądrzejsi jak my wszyscy, którzy te gołębie prowadzimy. I więc ja to powiem sam po sobie, jak jeszcze w Polsce żyłem, a mieliśmy 5 tygodni pod rząd, mieliśmy tylko wesela, to ja już tych mięsów na 5. weselu widzieć nie mogłem. Po prostu klusków i tych roladów nie mogłem po prostu widzieć, a ciasta już wcale nie. Więc mi to już nie smakowało. Ale jeżeli było 2-3 miesiące znowu przerwy, no to chętnie bym znowu to zjadł. Więc a karmiąc nasze gołębie dobrą karmę, to one by właśnie chciały sobie raz taką mieszankę zjeść, które jest, tam jest dużo wody, te gołębie się wtedy rozluźnią, jest troszkę, ten kał nie jest związany, to wam od razu powiem, robi się taka nie biegunka, ale pomiędzy dobrym kałem a biegunką. Tak po prostu luźniejsi robią te kubki. Na to nie patrzcie, to jest po prostu spowodowane, że się jelita czyszczą, czyści się cały organizm i po prostu gołąb by się tyle wody nie napił, bo musicie sobie wyobrazić do tego 4-litrowego garnka, no to około 3 litry wody jest tam w tym wsiąknięte do tego jęczmienia. Więc te gołębie jak zjadają, to one by nigdy 3 litry wody nie wypiły. Więc dlatego robi się z tego lekka biegunka. I taką karmę też powinno się stosować w ciągu pierzenia raz w tygodniu. Ja o tym wiem, ale 2-3 razy zrobię, więcej zawsze zapomnę albo mi się nie chce. Więc powiem wam, jak powinno być, ale jak ja robię, to wam też powiedziałem. Więc karmienie i produkty sobie tu napisałem. Więc te produkty jak najmniej, bo tego gołąb nie przerobi. Nie, jeżeli by się chciało od tych firmów, jak oni piszą, to byśmy musieli rano karmić o 7, o 10, o 12, po południu o 4 i o 20 jeszcze, żeby te wszystkie produkty, no wyobraź sobie, to nie może tak być. Więc czym mniej, tym lepiej. Będę to zawsze powtarzał. Hodowcy, którzy tak robią, to dzisiaj klaszczą w ręce, a ci, którzy tak dużo dają, to troszeczkę trzeba przemyśleć, bo gołąb nie leci na tych produktach, tylko to musi być porządny gołąb, dobrze prowadzony będzie wtedy, jak nie będzie tymi produktami zatruty. A jeżeli chodzi o te firmy, to one po prostu, to jeszcze potrwa trochę u was parę lat, a później będą jedna za drugą, będą te... Te firmy będą bankrutować, dlatego że hodowcy po prostu będą widzieć, aha, jeden ten produkt jest dobry, drugi jest dobry, i będą te produkty tylko kupować i te drugie będą stałe, więc te firmy albo będą musiały lepsze produkty produkować, albo będą musieć się poddać. Więc bardzo ja patrzę na te firmy na tej YouTube o waszych produktach, bardzo dużo oszustów jest, po prostu niekiedy mnie jest wstyd, jak mnie ktoś mi powie, że ja też z Polski pochodzę, ja mówię, no to co tam się stało, to jest niemożliwe. Oszustwo na wspólnych gołębnikach, ludzie, tak to nie pójdzie, to wszystko wy sobie sami zaszkodzicie. Po prostu, wiecie, jak długo trzeba pracować, żeby sobie nazwisko
wypracować, żeby jak firma, żeby dobre produkty, jak trzeba na to 40-50 lat tego, a jeden raz jakieś powstanie, jakieś tam oszustwo i wszystko jest zagłada. Więc apeluję do tych, którzy prowadzą te wspólne gołębniki, po prostu nie róbcie tego, bo daleko nie zajdziecie. Na niemieckich portalach Niemcy piszą, jakie wspólne gołębniki, gdzie oszustwa są. Ja widzę na tych filmach, dużo słyszę od hodowców, którzy mieli, no niestety, bardzo mi, ten temat jest dla mnie bardzo, bardzo przykry. Więc będę na tym kończył, bo to nie jest moja, tego nie chcę nikogo krytykować, ale troszeczkę trzeba przemyśleć. Ja mówię jeszcze raz, nie jest łatwo sobie nazwisko wypracować, ale można go szybko w jednym dniu, za jedną sekundę go można zniszczyć. Chciałem wam powiedzieć, że obiecałem sobie w tym roku, że już w końcu wyślę do Polski te wyniki, żeby mi ten włożył do naszej tamtej strony internetowej. No ale jeszcze teraz zacząłem znowu te filmiki nagrywać, więc powiem wam te wyniki bardzo krótko, dlatego że w tym roku już tego nie zdążę zrobić, bo potrzebuję na to parę dni, żeby to wszystko wypisać. To muszę zrobić w dwóch językach, ale teraz nagrywałem parę tych filmów, bo tych filmów jest dużo więcej nagrane. One jeszcze nie są wszystkie na YouTube. A druga sprawa to jest, że jeszcze chcę te gołębie pokazać, bo wszyscy piszą, żeby już te gołębie w końcu pokazać. No ja wiem, tylko były mrozy, ja się nie chciałem tam wałęsać po gołębnikach, więc powiem wam wszystkie wyniki w skrócie. To się my w ostatnich 2 latach, od 2013 do 2016, w oddziale byliśmy na najgorszym miejscu, na trzecim. Znaczy 2013 na pierwszym, 2014 na trzecim, 2015 na drugim i na drugim. I wszystkie inne medalie, wszystkie inne oznaczenia, czy tam pokale, to wszystko wygraliśmy. Po prostu jest tego masa. Byliśmy też 2 razy w ostatnich 2 latach, trzeci w regionie, byliśmy też drugi w regionie w gołębi typowanych. No wszystko, co można było wygrać, wygraliśmy. Ja nie będę... No, w tym roku mieliśmy najlepszą samicę w regionalu, najlepszego samca, który był 37. Asym w Niemczech. Jest to roczny gołąb, więc... Ja żeby to wypisać wszystko, to potrzebuję dużo czasu. Teraz już kończę na te filmy nagrywać, więc chcę parować, bo niektórzy już mają młodziki na dachu, a ja jeszcze nie zacząłem parować. Więc trochę mi te filmy zabrały też czasu, bo niektóre nagrałem, znowu go skasowałem, bo mi się coś nie podobało. Dlatego, że źle tam gdzieś coś powiedziałem. Jeszcze raz powtarzam, żeby przed parowaniem światło załączyć od 7 do 22. Nie tak jak powiedziałem na jednym tym filmie do 20, bo to jest za krótko. Po prostu tu chodzi o to, żeby spowodować światło, jak jest w lato, spowodować na gołębniku jasność. Wiadomo, że zimą jest o 8 jeszcze ciemno, a o 16 już jest też ciemno. Wiadomo, że te gołębie są, po prostu zachowują się jak misie, one śpią. Więc przedłużając te światło, wzbudzamy hormony u gołębi, podajemy tą witaminę E, która też reguluje hormony. Gołębie by mogły ze słońca witaminę D3 odzyskać, ale gdzie teraz słońce świeci,
Teraz są inne zimy. Kiedyś w Polsce były zimy, były minus 20, było metr śniega, ale słońce świeciło. Dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj mamy parę dni, mamy śnieg. Jeżeli mamy tu w Niemczech, a później jest tylko ponuro, ponuro i ponuro. Albo deszcz pada, więc jest pochmurno. Skąd te gołębie mają otrzymać tą witaminę D3 czy E? Więc trzeba im troszeczkę dopomóc. Tylko nie przesadzajcie, bo mówię wam z całego serca, że jeżeli naprawdę szczery mistrz wam powie, który dobrze leci, który się zna na produktach, że on ma 2, 3, 4 produkty i to jest wszystko tak jak u nas to jest, to są drożdże, które kupuję na przykład sam we sklepie, rozpuszczam troszeczkę tego w wodzie, rozpuszczę sobie je trochę wcześniej, później to daję na karmę i mam najtańsze i najlepsze te drożdże. Później daję blitz, elektrolity, mineralki, żeby po prostu wszystko uzupełnić i jeżeli tego gołębie staram się, żeby były zdrowe, przed tym nie zawsze mi to wychodzi, zapominam albo tam nie zrobię tego. Nie jestem też taki pilny jak moja żona do tej hodowli, bo moim naprawdę hobby jest rozpód. Lotowanie gołębi pocztową dla mnie jest karą. Naprawdę. Ja bym tylko siedział w rozpłodowym gołębniku, a żeby ktoś za mnie lotował. No mam teraz żonę, która po prostu rano wszystko wypuści rano, o 5 rano już wstaje, o 5:30, bo wcześniej nie idzie w Niemczech wypuścić gołębie, u was w Polsce już o 5 wdowce latają, u niektórych hodowców. Ja jeszcze śpię, a ona już wypuszcza najpierw samicę. No wiadomo, że w tym czasie jest rano zimno, no to w tym czasie już gołębniki posprząta. Jest wszystko lśni, odkurzaczem wyodkurza. No naprawdę, ja mówię przecież tych parę kupeczków, co tam jest u tych wdowców, to nie trzeba by raz w tygodniu, jakbym ja to prowadził, to raz w tygodniu. U nas gołębniki są w czasie lotów wyczyszczone każdego dnia, dlatego że żona mówi, no na działce tam nie mogę jeszcze nic robić, bo jest za zimno, a w gołębniku to mogę sobie tam poczyścić. No tak rzeczywiście to robi. Ja mówię, że u mnie by tak nie było. No żona ma jeszcze drugie hobby, po prostu to są kwiatki. Wszędzie, na każdej ścianie, czy tam w każdym wolnym miejscu stoi kwiatek. Jakbym wam te kwiatki policzył, to potrzebuje parę godzin. Tak samo na działce warzywa, czy tam kwiatki, to jest jej drugie hobby. Ona mówi, nie tylko gołębie, trzeba jeszcze coś innego mieć. Dla mnie to jest wszystko za dużo, bo praca jeszcze parę lat muszę pracować, niestety, ale jak będę miał, jak pójdę na emeryturę, to wtedy zajmę się profesjonalnie gołębiami i na pewno wtedy ten wynik będzie jeszcze lepszy. Na tym będę kończył. Zjemy teraz obiadek i po południu nagram. Przyniosę gołębie z rozpłodu, no i nagram parę gołębi, te skrzydło jeszcze i będzie to na w tym roku, musi to się już zakończyć, dlatego że po prostu nasza hodowla też musi jakoś ruszyć, bo teraz ostatnie 2-3 tygodnie nagrywaliśmy tylko filmy. Nie jest nic zrobione. Ja muszę po prostu też zadbać, żeby gołąbki przygotować do parowania, więc będę na tym kończył.
będzie za długie.